Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka Ja kapitan, napisana przez Tadeusza Wronę, pilota rejsu z Newark do Warszawy, który 1 listopada 2011 roku lądował awaryjnie bez podwozia na warszawskim lotnisku Chopina. Ten precyzyjny manewr, który uratował życie ponad 230 osób, wprawił w zdumienie i euforię cały świat. Kapitan z dnia na dzień stał się osobą publiczną, a jego wizerunek zaistniał w mediach oraz w kampanii promocyjnej znanego w Chicago salonu motoryzacyjnego Golf Milford. To jest nasz dealer. Przepraszam, muszę lecieć. Pomysł się pojawił z tego względu, dlatego że nasz główny szef Forda, czyli Alan Mulally, CEO, pracował dla Boeinga przez 30 lat i objął naszego Forda 7 lat temu i widzimy, gdzie był Ford kiedyś, a gdzie jest teraz. Także pod względem bezpieczeństwa Ford również posiada najwięcej samochodów pod każdym znakiem jakości, czyli od samochodów małych, po samochody średnie, po tak zwane SUVs, po troki i to jednoznacznie się wiąże z bezpieczeństwem i głównie o to nam chodziło w tej kompanii, żeby to wszystko razem ładnie powiązać, a szczęśliwe lądowanie, czyli bezpieczne lądowanie z naszym produktem. Nic więc dziwnego, że salon Golf Milford był w sobotę 14 grudnia organizatorem chicagowskiej promocji książki Ja kapitan, napisanej przez Tadeusza Wronę. Na spotkaniu z czytelnikami pojawił się sam autor, który bardzo chętnie podpisywał egzemplarze swojej książki. Chcą się po prostu przywitać, uścisnąć rękę. Ja też cieszę się, że mam okazję się z nimi spotkać. Przede wszystkim są bardzo zadowoleni, że mamy okazję spotkać się właśnie bezpośrednio, bo raczej nie pytają, gdyż jest nas tutaj właśnie przyszłych czy obecnych czytelników jest dużo i widząc, że kolejka stoi za plecami, no to starają się skrócić ten czas. Czyli życzenia, uścisk dłoni, wspólne zdjęcie. Jak przyznał kapitan, do napisania książki namówił go przyjaciel, szybownik Jerzy Kolasiński. Namówił w ten sposób, że właśnie starał się zwrócić uwagę, gdyż za 5, a już za 10 lat na pewno scenariusze mogą być inne i dowiem się na przykład z artykułów czy z jakichś rozmów, że to mogło przebiegać inaczej, więc żeby za każdym razem można się było odnieść do tego, jak ja pamiętam, a też pamięć się po prostu zaciera, w związku z czym mógłbym czegoś nie pamiętać albo pamiętać w inny sposób, żeby mi się wydawało, że było inaczej, żeby to uniknąć, no to na gorąco, to tak powiem, czyli w ciągu mniej więcej pół roku upłynęło od lądowania, kiedy zacząłem notować, żeby w przyszłości przy spisywaniu, żeby to tak właśnie wyglądało, tak jak to właśnie przebiegało. Książka Ja kapitan opowiada o marzeniach, pasjach i ideałach, o pokonywaniu przeszkód i wykorzystywaniu szczęśliwych zbiegów okoliczności. W książce Tadeusz Wrona odtwarza swoją życiową drogę od żółtodzioba stawiającego pierwsze kroki w sporcie szybowcowym do kapitana najnowocześniejszego pasażerskiego samolotu świata, Dreamlinera. Na Boeingach lata się, znaczy się na Dreamlinerach, na naszych najnowszych Boeingach 787 znakomicie. To jest i dla pilotów, i dla pasażerów naprawdę świetny samolot. Technologicznie tak najlepsze rozwiązanie technologiczne w tej chwili. Jest naprawdę dobrze zrobiony, to jest dobrze zrobiony sprzęt. Książka kapitana Tadeusza Wrony może być inspiracją dla ludzi, którzy mają pasję. Udowadnia, że jeżeli człowiek czegoś w życiu pragnie, może swoje marzenia zrealizować. Dzięki uporowi i konsekwencji można nawet zostać bohaterem. Bardzo, bardzo polecam. Jest to fantastyczna książka, opisująca biografię, oczywiście cały lot. Chyba najfajniejsze jest to, jak kapitan opisuje swoją determinację od małego chłopca, jak bardzo chciał zostać kapitanem i oczywiście, że udało mu się to. Na spotkaniu z kapitanem Wroną obecny był również ksiądz Stanisław Lasota z parafii świętego Jacka w Chicago. I jemu kilka lat temu swoją decyzją w powietrzu kapitan Tadeusz Wrona uratował życie. No miałem właśnie przyjemność lecieć 3 lata temu. Przed jeszcze tą katastrofą, którą później była na naszym lotnisku w Warszawie, leciałem do Chicago z panem kapitanem Wroną. Zapamiętałem sobie to nazwisko, ponieważ no tak właśnie Wrona to tak mi wpadło do ucha i miałem zawał serca w samolocie. I pan kapitan właśnie podjął decyzję przy współpracy z lekarzami, którzy się tam znajdowali, że jednak nie przelecę już Atlantyku, tylko musimy lądować na Islandii. No i tam na Islandii
właśnie dzięki temu lądowaniu bardzo dobrze mi zrobili nowy stent do serca, tam do żyły przepchali. Poleżałem sobie tydzień i potem już leciałem do Chicago, więc taką miałem przyjemność i teraz uścisnąłem dłoń i podziękowałem, bo to jednak była decyzja trudna, ponieważ było to już 2,5 godziny lotu i teraz czy do Warszawy wracać, czy wracać właśnie czy lecieć dalej. A mnie tam ciągle bolało i chociaż upierałem się, że może raczej przelecimy, to jednak kapitan podjął decyzję, że trzeba wypuścić paliwo i potem lądować na Islandii, w Reykjaviku. Swoim pasażerom, a także czytelnikom i całej Polonii kapitan Tadeusz Wrona złożył również najcieplejsze życzenia świąteczne. Zdrowych, radosnych, udanych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym roku. I słuchaczom, i wszystkim po prostu tutaj Polakom i Amerykanom, no wszystkim ludziom, słuchaczom waszym wszystkiego dobrego w nowym roku pomyślności.